dwa lata udało mi się spłacić 10 milionów zadłużenia gminy. 1 800 000 odsetek, czyli około 900 000 odsetek rocznie. Pozostało do spłaty jeszcze 28 milionów długów, no i 900 000 odsetek rocznie. 1/3 dochodów gminy to są dotacje na opiekę społeczną. To samo jeżeli chodzi o oświatę, to jest subwencja ogólna i wyrównawcza oświatowa. Po stronie wydatków znowu 1/3 będzie oświata, 1/3 będzie opieka społeczna, w tym 10 milionów to jest program 500+, prawie 8 milionów złotych to są wydatki inwestycyjne. Przy tak ciężkim budżecie, przy tak trudnym budżecie, gdzie spłacamy wysokie raty do banku, utrzymanie tak wysokich wydatków inwestycyjnych uważam, że jest sukcesem. Co będziemy przede wszystkim robić? W tym roku to jest budowa dróg, kończymy budowę dróg w Słowoszynie, 4 drogi na tak zwanych działkach. Także wchodzimy w duży projekt razem z gminą Puck. Ponad 4 miliony złotych to jest remont i modernizacja ścieżek rowerowych. To jest ta po starej linii kolejowej. Chcielibyśmy, aby był jednorodny asfalt, takie same przystanki. Po naszej stronie będą 3, w tym samoczyszcząca toaleta w Krokowej, u nich w Radoszewie taka toaleta i też 3 przystanki. Słowoszyno, tak, to mamy ulicę Słoneczną, Zieloną, Kwiatową i Morską. To są 4 ulice na tak zwanych działkach, jak wjeżdżamy do Słowoszyna, po lewej stronie od kapliczki, powstało kiedyś takie osiedle na polach, kiedyś już kilkadziesiąt lat temu i przez te kilkadziesiąt lat zrobiliśmy dojazd z kostki, pozostałe te drogi nie były wykończone, tam nie tylko droga, tam trzeba było wymienić i rury azbestowo-cementowe na wodę, zrobić kanalizację deszczową, czyli to jest cała infrastruktura, nie tylko droga. Na ukończeniu mamy świetlicę wiejską w Kłaninie, też ze środków lokalnej grupy rybackiej oraz z funduszy, z budżetu gminy, które się znajdują w funduszach sołeckich. Także i bezpośrednio z budżetu gminy musieliśmy dołożyć część środków finansowych.